Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj środę, 23 listopada. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swojej obrony, ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Co przez tę Ewangelię, Jezus chce nam powiedzieć. Jezus mówi w perspektywie, która jest dla nas dosyć słabą perspektywą. Bo on mówi, że nawet jeżeli odebraliby ci to życie, to twoje życie prawdziwe, życie Twojego serca, życie wieczne, życie, które masz, naprawdę nie będzie miało najmniejszego szwanku, najmniejszego uszczerbku. Nic z tym życiem się nie stanie. Nasz problem polega na tym, że my za bardzo skupiliśmy się na tym szczęściu, na tym życiu tu na Ziemi a zapomnieliśmy o życiu wiecznym. I przez to słowo dzisiaj Jezus chce Ci powiedzieć, że znacznie ważniejsze jest Twoje życie serca, Twoje życie duszy, Twoje życie wieczne niż Twoje życie cielesne. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.